Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. I tak właśnie, dobrze widzicie, dzisiaj wracamy do Dying Light, tak jak dzień, jak co dzień w sumie. Ostatnio rozmawialiśmy z GRE, tylko przez GRE. To nie było GRE, tylko RAIS. Zostało nam mało, 92% fabuły mamy zakończone, więc chciałbym zakończyć wszystkie zadania poboczne, które tu właśnie widzicie. Zaczynając oczywiście od różnych typu schronień i tak dalej, więc bierzemy się za to. Włączamy latarkę, bierzemy kotwiczkę i zaczynamy najpierw od... Może od wody? Co wy na to? Zacznijmy od wody i od różnych tutaj znajdziek. Jest nocka, więc tym bardziej. O fuck, o fuck, fuck, fuck. Nie ma mnie tu? Iciuś. Garbaty. Nie ma mnie tu. Do widzenia. Włączmy tą cholerną wodę. Będę chciał to troszeczkę przez speedrunować, bo myślę, że was również nie interesuje to, jak ja to zrobię, tylko jak ja po prostu już włączę to, to wtedy chcecie zobaczyć pewnie cutscenkę. Boże, co ja gadam? Czemu ja dzisiaj pieprzę takie głupoty? Nie wiem, nie mam pojęcia. Zresztą no, dzień jak codzień w sumie. Więc tak. Podejdźmy na pewno tutaj. Widzę, że tu jest przejście, więc z miejsca sobie je odpalimy. Myślę, że tu będą też pewnie ludzie Raisa. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bo zombiaków raczej tutaj być nie będzie. A ludzie Raisa raczej są wszędzie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Przynajmniej tak mi się wydaje, chociaż nie no, coś tam ludzie, przynajmniej zombiaki były. Buta wjeżdżam. Odpalamy tą wodę. Odpalamy tą wodę i przy okazji będziemy również zbierać wszystkie zrzuty, jakie nam się nadarzą. Au, no, przecież wy byliście martwi. Jak to się zdarzyło, nie wiem. Co, ty też tu jesteś? Serio? Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Z buta wjeżdżam, cyk, cyk, cyk. Skrzynka, dobra, nie bierzemy tych skrzynek, bo one nam się... Otóż kurde, no dobra, poznaliście mnie. Tak na szybciorka, cyk, cyk, trochę do góry. Otwarte. Ja jestem pazerny w grach. Może w rzeczywistości nie jestem, ale w grach to jestem jak cholera. Nie było wurf. Nie było wurf. Spadamy stąd, lecimy do kolejnego miejsca. No, ty naprawdę to zrobiłeś? Ty to naprawdę robisz? Ty wiesz w ogóle, co ty robisz? No, małpka Crane, ewidentnie. Małpka Crane. Małpka Crane'owa. Proszę się uspokoić. Proszę się uspokoić. O, to ja chcę. To co ja chcę, żółte skrzynki, to jest po prostu mój element rozpoznawczy w tej serii. Małpka Crane znów się odpaliła i wtedy... Won. Won, bo jestem silniejszy. Dobra, tu było otwarte, tu było zamknięte. Peś. Kształt kolano, cyk, nie macie. Tam już nikogo raczej nie ma. Trochę do góry. Cyk, znów otwarte. Dobrze, że nas te duże koszmary nie zauważyły. I znów toporki do rzucania. No, nie widzi mi się to zbytnio. Dobra, jedno mamy już zaliczone. To tak, tu gdzieś był jeszcze save zone, który bym z przyjemnością odpalił w razie... W razie. Wow! Ale jestem dobry. Dobra, widzę, że tutaj to jest do zrobienia. W ogóle mamy jakiś sierp. On jest bardzo kiczowaty. Uspokój się. Uspokój się, powiedziałem. Po co ci to było? Po co ci to było? Po co hajrakowałeś? I kolejny hajrak. Który to dobijemy. Au! No weź przystań. Ale growlujesz pięknie. Ale cię tym razem nie ma przekaźnika. Zamykamy. I tu oczywiście musi być jeszcze jakiś zombiek, prawda? Ale w sumie dobrze, że zrobiliśmy tego save zona, bo... Oż ty gnoju. Oż ty gnoju. No i po co ci były te tekstury? Teraz mamy ładny stolik w save zonie. Tyle w temacie, tyle w temacie. Ja nie wiem, po co to się tak rzucać? Po co to się tak rzucać? Nie rozumiem tego. Dobra. Jest safe zone.
jest safe zone. Idziemy spać do nocki. Idziemy spać do nocki, dobra. Włączamy latarkę, uciekamy stąd. Uciekamy stąd, gdzie tu było wyjście? Tu było wyjście. Mamy safe zone, więc możemy pójść do dalszych tutaj naszych zaworków, które są gdzieś w tych miejscach, prawda? Rolka, cyk, w dół. Kurde, ale jestem mistrzem parkouru. I pytanie, gdzie są następne? Pytanie, gdzie są najlepsze? Następne, przepraszam, nie najlepsze. Opa. Gdzieś tu? Po prawej stronie i po lewej stronie. Czyli jak zwykle na opak, nie tam, gdzie chcieliśmy iść. No ale cóż. Nic nowego. Tyk. Odblokowano osiągnięcie elektryzujące. No ja wiem, bardzo. Patrz sobie, przyciągnij się. I idziemy dalej. Nadal boli mnie to, że nie mamy żadnego dobrego... Ej, właśnie. Plany. Bo my mieliśmy coś takiego jak... Tekstura maskująca dali. Zobaczymy, czy dzięki temu uda nam się przeżyć wobec nich. Wokół nich, nie wobec nich. Latarki nie pod...
lepszego stoju w mieście nie znajdziesz. Potrzebujesz czegoś? Mam to na stanie. Potrzebujesz czegoś? Mam to na stanie. Lepszego stoju w mieście nie znajdziesz. Potrzebujesz czegoś? Mam to na stanie. Lepszego stoju w mieście nie znajdziesz. Słyszałeś, ten... O co chodzi? Czy pan Tabit Erdal z Urzędu Miasta? Byłem z urzędu. Wszelka hierarchia urzędnicza została jednak zniesiona przez GRE i rząd federalny. Moje stanowisko już nie istnieje, w związku z czym nie muszę i nie mogę nic dla nikogo zrobić, włącznie z panem. W związku z czym, do widzenia. Nie tak szybko, panie Erdal. Dyrektywa GRE zakłada, że wszyscy lokalni urzędnicy mają być do dyspozycji GRE lub tymczasowych władz, jeśli zajdzie potrzeba. Jest pan z GRE? Szukam informacji na temat dużej ilości zapasów ukrytych gdzieś w mieście. Ma pan na myśli bunkier? Cóż, jeśli chce pan go przejąć, musi pan wypełnić formularze 201 dotyczący zapotrzebowania na środki, JP401 o szczegółach działania, a także 606 dotyczący przymusowego przejęcia władzy, a oraz 302b. Konstytuujący funkcję w sytuacji zagrożenia. Ten ostatni rozpatruje się 3 dni w najlepszym wypadku. A biorąc pod uwagę okoliczności... Wolałbym teraz. Cóż, pozostaje mi zasugerować tradycyjną metodę przyspieszenia czynności administracyjnych. To znaczy? Łapówkę, oczywiście. Potrzebuję oficjalnej pieczęci mera, bez niej ani rusz. Ostatni raz widziano mera w hotelu.
Pieczęć powinna być w jego pokoju. Kochani, nie wiem od kiedy, ale miałem zmutowany mikrofon, ale tego już nie cofnę niestety. 17 minut nagrania, nie cofnę, więc będziecie mieć co najwyżej bez komentarza. Ja zrobię tutaj cięcie, zobaczę. Kurde, ile straciliśmy. Dobra, zaraz wrócę do was. Dobra, kochani, jestem już z powrotem. Przez 13 minut nie będziecie mieć niestety komentarza. A wiecie dlaczego? Ja już wam od razu mówię. Jak schodziliśmy na początku, wtedy z tą sytuacją, jak robiliśmy pierwszy zrzut, kliknąłem Ctrl. I potem przytrzymałem jedynkę, żeby użyć mikstury Dali. I ja mam na Ctrl 1 niestety wyciszenie mikrofonu. Kurde, i to się wyciszyło. Więc no tak, no trudno, jeden odcinek będzie taki. Nie cofnę już tego, co zrobiliśmy, niestety. O, królik. Wszystko pięknie, ładnie, ale mówię, no niestety, no. Nic na to nie poradzę. Przepraszam was, to nie było specjalnie. Bardzo mea culpa. No ale trudno, dobra, żyje się dalej. Mam nadzieję, że mnie za to nie zabijecie. A jeżeli zabijecie, to się mówi trudno. O, Immortui. Na początku myślałem, że może wyciszyłem sobie przypadkowo, jak tam walczyłem przy pierwszym zrzucie i tam, nie wiem czy widzieliście, ale była taka sytuacja, że no dosyć sporo tych zębiaków było, nie mogłem w ogóle wyjść. I myślałem, że może tam przypadkowo sobie kliknąłem coś, ale nie. Niestety nie. Ja ten skrót zmienię, jeszcze dzisiaj go zmienię, cholera, po tym odcinku go zmienię. Już więcej go nie będę używał w ten sposób. Jezu, dlaczego? Ej, Mortui, przestań. No oczywiście. Przestań się wspinać, kurwa idioto! Jezu, jaka to jest po prostu mazepa, jaka to jest mazepa! Będę musiał to wyciąć teraz, no. Naprawdę, nie trawię tego, jak on kurwa nie potrafi jak człowiek się puścić! Ty idioto głupi! Kretynie! No i pół miliona znów psów w tyłek, no nie! Ale rage'a złapałem, gorzej niż przy lolu. Gorzej niż przy lolu. Oj, no i weź to teraz zedytuj. Będę musiał to podpisać. Rage Shiro. No nie mogę, po prostu nie mogę. Tak głupio umrzeć. Zdychaj. Już strzeliłeś sobie? Strzeliłeś sobie. Nienawidzę tych żab. Serio, mam nadzieję, że w dwójce poprawią to sterowanie, bo jest tutaj koszmarne. Czasem jest tak po prostu do dupy to sterowanie, że to szok. Totalnie do dupy. Zirytowany, jestem zintowany. Nie wiem co jeszcze. Brak mi słów po prostu, brak mi słów. Żabciu. Spokój się. Chyba koszmary się tutaj gromadzą. Mord, przestawiłem wszystkie trzy zawory. Wspaniale! Teraz musisz jeszcze tylko zrobić to samo w głównej pompowej. Daj mi znać, gdy tam dotrzesz. Już. O, ale się wkurzyłem. Ale się wkurzyłem. Naprawdę, wkurzyłem się. Na maksa się wkurzyłem. Irytacja ponad stan. Irytacja ponad stan. Głupie śmierci, głupie tracenie expa. No złap się, kurwa, jak tak, to żeś się łapał psiego ogona, a teraz co, nie chcesz się złapać? Jezu, Kyle! Mazepo! Przestań nam życie utrudniać. To masz do sprzedania, przyjacielu. Uuu, fajna maczetka, 1900. No i teraz żałuję, że kupiłem tamto. Maczeta bezpieczeństwa. No fajna jest, fajna, nie powiem, że nie. Możemy z niej już coś zrobić. Plany. Był ten Aesir, prawda? Prawda. Plus 329. Jakbym do niego jeszcze króla dodał. 2259, 2... Który to był? 5252. A, ale ten jest bez ulepszeń jeszcze, no tak.
Król Spartacus. Z królem to już jest lepsze. Właśnie. Goryl plus jeden daje tylko. Rodzenia plus jeden. I goryl to już jest 500. No nie, to jest lipa. Dobra, na razie czekamy z tym Aesirem. No nie mów, że ty to zrobiłeś. Typie, kliknąłem escape. No to wydaliśmy od cholery pieniędzy i nic na tym nie zyskaliśmy. Matko boska. Jak ja tego nie lubię czasem. Nie wiem, jakiś chyba gorszy dzień mam w tej chwili. Wejść do kanałów. A to jeszcze jest, kurde, wejście do kanałów. No nie. No nie. A jeszcze chcę to zrobić podczas nocy. Serio, dlatego nie lubię Starego Miasta, bo tutaj to wszystko jest tak źle zrobione, moim zdaniem. Jest źle zrobione, naprawdę jest źle zrobione. W Slumsach to człowiek jak latał, to aż się cieszył, no. A tutaj już tak nie jest. Tutaj już tak nie jest. To miasto nie jest po pierwsze za duże, to raz. A dwa... Jest strasznie takie pogmatwane. Jest tutaj dużo takich właśnie miejsc, gdzie wydaje ci się, że wskoczysz. Wydaje ci się, że jest wszystko w porządku, ale jednak nie jest. Jednak nie wejdziesz tutaj, no. No, o tak jak właśnie tu. Tak jak właśnie, kurde, tutaj. Niby doskakujesz, ale jednak nie. To jest... O, tak samo patrzcie tu. No, próbuję wejść. Nie mogę. Nie mogę, choć mi się zesrał. Nie mogę wejść, bo mu coś blokuje. Oj, Kyle, popraw się, chłopie. Popraw się, Kyle, bo normalnie zaczynasz przeginać dzisiaj. Przeginasz bagietę. Jest wyjście z tego grajdołka. Tu. Przeginasz, Kyle, dzisiaj. Normalnie przeginasz, zaczynasz mnie irytować. Zaczynasz mnie, Kyle, irytować. Myślałem, że teraz mu palma będzie przeszkadzać. Ale palma to on jemu odbija dzisiaj po prostu. W tej postaci. No i patrzcie. Ile on potrzebuje, żeby wejść na taki budynek? Od cholery czasu. Od cholery czasu. Wiecie, to wydaje mi się, że w sumie lepiej. Tam są ludziki Reisa. Postrzelajcie trochę. Zrobimy to w ten sposób. Ja też tak potrafię. Dobra. Wielkie się nimi zajęły. Ej, kurde, mają hełmy? Wpadł w coś? No, umierać. Umarł i nie żyje. Bo oni tam się strzelają, fakt faktem, ale... O, dobra, robi się niebezpiecznie. Kiedyś rozwaliliśmy dzięki temu. Paki. Spalił się czy się nie spalił? To może być głupie, co zrobię, ale i tak nie ma mi zastracenia, wiecie? A Raisy niech się bawią. Jestem bezczelna świnia, wiem. Cię zawsze mi to mówiła. Ale dzięki temu nam się udało. A chłopaki, niech się bawią. Co? Co mnie masz? O Boże, tam są Raisy. Au! To bolało! Opie, to bolało! Czemu mnie atakujesz?
No wiesz, tam ci zombiaki wskoczą. Co się tak ciemno zrobiło? Tyk. Idziemy się napić tej wody. Znaczy nie, a bo musimy główny zawór jeszcze otworzyć. A to nie, a to ja myślałem, że nam tu już mało zostało, a tu widzę, że nie. Dobra, nie ma czasu. Dobra, Mort, jestem w głównej pompowni. Co teraz? Poszukaj głównego zaworu. Główny zawór, tak? To jest zamknięty na 100%. I musimy iść tędy. To będzie może trochę nawet dłuższy odcinek. Tu nie da się wejść. O kurde, ale nam każą tutaj pływać dzisiaj? Normalnie rekreacyjny odcinek. Nie dość, że bez głosu umieramy głupio. Moje rage i jeszcze pływanie. No świetnie. To będzie się oglądać ewidentnie. Dobrze widzę? Skąd tu się wzięli ludzie Raica? Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, skąd tu się wzięli te padawany Raisa? Umieraj. No, umrzyj. Teraz twoja kolej? A nie, bo ty mnie nie widzisz. Przez kraty nie widzi ta? Barany. Wychyl, łepek, wychyl. Wychyl, bo wejdę do ciebie z shotgunem. I umrę szybko. Albo i nie. Bo do dołu strzelacie? Serio? Ja tu sobie gwoździe zbieram. Nie wolno do mnie strzelać. Gałganie. Gałganie, nie strzelać do mnie. Widzicie to? Ej, co? Widać, która amunicja wygrywa. Moja czy wasza? Dobra, otwieramy ten zawór i mamy święty spokój. Może nawet się nam uda zrobić tego questa jeszcze dzisiaj. Bo oprócz tego, że te zawory trzeba odkręcić... Mort, jakieś postępy? Tak, tak! Znów mamy wodę! I to nie tylko w naszym budynku, ale w całej dzielnicy! Godnie zastąpiłeś mnie na stanowisku! Nawet fontanna znów działa! Wspaniale, Kray! Lepiej pić wodę niż napoje energetyczne. O, krypto jakaś reklama, czyżby? Ciekawe, ciekawe. Wszystko pięknie, ładnie, kochani. Tylko teraz musimy jeszcze iść spróbować właśnie wody z fontanny. I to w sumie nie było najtrudniejsze do tej pory, tylko to jest właśnie najtrudniejsze. A w szczególności w nocy! W szczególności w nocy. Hoppa! Hoppa, hoppa, hoppa! A co, znów Kyle będziesz wchodził pół godziny? No pewnie. Ty lubisz wchodzić pół godziny, prawda? Hop! Hop! Dobra, niech nam tylko to przejdzie. Zamieniamy się w zombiaka, lecimy tam. Powinno pyknąć. Dobra, udało się. Kamuflażyk. Idziemy do fontanny. Idziemy do fontanny. I selfie. Dobra, ale słyszałem tam dużego. Widziałem tam dużego. Dobra, kochani, ale to by było na tyle w tym odcinku. Udało nam się zrobić przynajmniej z jednego questa. Zrobiliśmy sobie jako taką jakąś broń, którą oczywiście musiałem zmarnować. I co? No i tyle. No i tyle. Leć, ptaszku, leć. Spadłeś? Spadłeś. Dobra, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, ocenie filmu oraz o Discordzie, który jest w opisie. W sumie strona też jest w opisie. Trzymajcie się, grał dla was Shiro. Hej, hej!